Ależ moc, od razu czujemy się bezpieczniej. Moc jest energia. Panie ministrze, ja mam pytanie od nas wszystkich. Czy Polska jest bezpieczna? Polska jest bezpieczna, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Bo to my, to nasz rząd, odtwarzamy jednostki wojskowe. To my powołujemy do życia nowe jednostki wojskowe. My naprawiamy te wszystkie błędy, które zostały popełnione przez koalicję PO-PSL rządzącą do 2015 roku. Ale najważniejsze jest to, co usłyszałem przed chwilą tu przychodząc. Bardzo za to dziękuję, że my stoimy murem za polskim mundurem. No właśnie, to jest ta zasadnicza różnica w podejściu do wojska, do munduru, do żołnierzy, do pograniczników. Zwłaszcza w ostatnich dniach wiele bulwersujących scen, które pojawiły się w internecie, w telewizji. No byliśmy tym zszokowani. Jesteśmy zszokowani tym, co zaprezentowano w tym filmie, tym sławnym filmie, ale sławnym ze względu na to, że jest paszkwilem. Ale najważniejsze jest to, że polscy strażnicy graniczni, polscy żołnierze czują wsparcie narodu. I to jest niezwykle istotne w ich codziennej służbie. I za to właśnie Państwu tutaj obecnym dziękujemy i tym wszystkim, którzy śledzą nasze wydarzenie dzisiejsze przed telewizorami, ale także w internecie. Panie ministrze, wiem, że czas nas bardzo goni, tutaj wszyscy mnie na uchu poganiają, w związku z tym powoli będziemy zajmowali swoje strategiczne miejsca i przygotowujemy się do przełomowej, historycznej, największej w historii polskiej polityki konwencji. Konwencji Prawa i Sprawiedliwości w katowickim Spodku. I na pewno czujemy się bezpieczni. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.